Hej, cześć, witajcie! Dzisiaj zrobimy skrzydełka na surowo, ale zanim przypominam Wam o łapkach, subskrypcjach i komentarzach, żeby wesprzeć mój kanał. Więc od czego zaczniemy? Zaczniemy od samej panierki. Będą nam do tego potrzebne daktyle, oczywiście moczone całą noc. Dorzucamy tu też pomidora, takiego większego. Jak się go trochę przepołowi, po prostu lepiej się rozdrobni. Dorzucamy też łyżeczkę soli. Trochę papryki słodkiej. I trochę pieprzu. A no i jeszcze olej. Oczywiście tłoczony na zimno. Jeżeli chce ktoś ostrzejsze skrzydełka, może dodać na przykład paprykę ostrą, ale według mnie i tak wychodzą dosyć pikantne. Więc wszystko miksujemy. I trzeba jeszcze do naszej panierki pokroić cebulę w taką cieniutką kosteczkę. W zapachu przypomina taki sos słodko-kwaśny. To na razie odłóżmy naszą panierkę. Same skrzydełka robimy z kalafiora. Kroimy go na takie małe fragmenty, takie na jeden kęs. Same kwiaty tego głównego głąbu jakby nie kroimy. Takie mniejsze lub większe fragmenty. Jak mamy pokrojone nasze skrzydełka, musimy je obtoczyć w panierce. Nasze skrzydełka są gotowe do suszenia. W zależności od tego, jak gruba warstwa jest naszej panierki, będą się suszyć od 6 nawet do 5 godzin, ale naprawdę warto. I nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam smacznego.